zgromadzonych, które mają reprezentować partia. Po raz 12 ulicami Katowic przechodzi Marsz Autonomii, organizowany przez Ruch Autonomii Śląska. Marsz, który z jednej strony upamiętnia nadanie województwu śląskiemu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej autonomii w roku 1920, co miało miejsce 15 lipca. Z drugiej strony jest także wołaniem o to, by ta autonomia stała się w obecnej Rzeczpospolitej powszechnym rozwiązaniem. Nie przywilejem, ale prawem każdego regionu. Pojawiają się tu ludzie z całego Górnego Śląska, ale także z innych regionów, także Ślązacy, którzy wyemigrowali do Niemiec, Wielkiej Brytanii, bo to jest także święto górnośląskiej solidarności. Dekretem Bieruta odebrano nam autonomię. Śląsk kiedyś miał już autonomię, my teraz właśnie upamiętniamy ten moment i staramy się przemówić Polakom w Polsce, w Warszawie, żeby ta autonomia z powrotem do nas wróciła. Pierwszy raz ojciec mnie namówił i cieszę się. I teraz namawiam młodego, a on będzie namawiał swoje dzieci. Autonomia!